Maciek, masz kamerę? Tak. Okej, włączone masz? Okej. Tak. Mam? Tak. To jedziemy. Myślę, że możemy zaczynać, prawda? Gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Czemu jest tutaj tak ciemno? Jest tu kto? Przecież tłumaczę panu, że pan umarł, nie żyje pan. Dotarło? Warszawski PKS, czyli przegląd kabaretowy Stolica, już po raz 9 zatrzymał się w klubie dowództwa garnizonu w Warszawie. Jestem twoim największym koszmarem. Wypełnimy teraz ankietę i się okaże, czy kwalifikuje się pan do nieba, czy do piekła. Wiem o tobie wszystko. Wiem, że jesteś Maciek. Co to za muzyka? Soundtrack z Batmana. Ma pan jakieś dobre uczynki na koncie? Raz nie piłem tydzień. Nie podoba ci się? Mam inne. Powiedz stop. Archiwum X. Szczęki. To nie moje? To nie moje? Pomocy! Ratunku! Ale no co się tak drzesz? No co, zabili kogoś? Tak, mnie. Kto? Ja. Ej ty, wypuść mnie! Jeżeli chcesz stąd wyjść, musisz zagrać w grę. Jaką grę? Chińczyka. Kabaret nie musi być koniecznie śmieszny i nie musi bawić do rozpuku. Ważne, żeby na końcu widz... Wywołać emocje jakieś. Wywołać emocje i widz był zadowolony i klaskał z tego, że to zobaczył. Weź ten pistolet, przystaw lufę do skroni i naciśnij spust. Ratunku! Go! Jeżeli chcesz przeżyć, musisz zdobyć kostki. Musisz je sobie wyciąć. Z papieru. Ratunku! Co się tak drzecie? Zabili kogoś? Tak, mnie. I mnie? Kto? Ja. Tworzymy jakąś bajkę, no i czy uda nam się wciągnąć widza, czy nie? No, tak czy siak go zapraszamy w jakimś stopniu do tej bajki. Nie będę grał w te chore gierki. No weź. Nie. I przystaw lufę do skroni. I naciśnij spust. Śmiech to zdrowie, dlatego korzystajmy, póki PKS jeszcze nie odjechał. Paulina Kaczorek, Uniwerek TV.